studiu Radia Katowice wyjątkowi goście, zespół FIL, Piotr Kupicha, witaj. Dzień dobry, witam. Przerwa w próbie do koncertu. My Państwu możemy zdradzić, że to nasza niespodzianka, taka wakacyjna dla słuchaczy Radia Katowice, ale także dla fanów zespołu. Możemy powiedzieć, śledźcie fanpage zespołu, stronę internetową Radia, nasz Facebook, wszystko będzie jasne w pewnym momencie. Tak, będzie jasne, jeszcze tylko podpowiem, Piotr Kupicha, myślnik FIL. Piotr Kupicha, myślnik FIL, tam też śledźcie, zobaczcie, co się u nas dzieje. A dzieje się bardzo dużo. My także spotykamy się tutaj z innego powodu. W najbliższą niedzielę w Wiśle bieg po nowe życie. Radio Katowice wspiera, zespół FIL wspiera od wielu lat także ten chyba bieg. Od zawsze. Chyba od zawsze. Chyba od zawsze wspieramy, bo to jest tak wspaniała akcja i tak wspaniali ludzie, że nie sposób tam nie być. Nie możemy być wszędzie, ale tam jesteśmy zawsze. Patrzę tutaj na koszulce, czy jest serce. Jest serce, bo z tym sercem jest związana jest historia. Nawet takie, jak dzieciaki nie rysują. Nawet takie, komorami. Tak, z komorami serca. Serce. Przeszczep serca, wasza fanka, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i niezwykła historia. Jak to było? Niezwykłe odwiedziny, bo to było tak, że wpadliśmy do dziewczyny, do młodej dziewczyny, która była, jest dalej fanką, czekała na serduszko. Była bardzo wyniszczona, bardzo była już zmęczona tym, że nie ma tego nowego serca. Wpadamy, rozmawiamy z mamą wtedy, rozmawiamy z Martą, puszczamy piosenki, analizujemy teksty. Marta widzi to w taki sposób, my to widzimy w taki sposób, wymieniamy się. Marta jest coraz słabsza i czeka na serduszko. Perspektywy były bardzo średnie, bo to nie jest takie proste i oczywiste. Wyjechaliśmy, pożegnaliśmy się, na następny dzień okazało się, że jest serce i to był absolutnie ostatni dzwonek do tego, żeby to serce znalazło się we właściwym miejscu. Marta jest z nami do dzisiaj, biega, jest z nami w Wiśle, jest z nami w Warszawie, tam gdzie jest bieg po nowe życie. Marta kilka lat później przyszła do was z tym zdjęciem, które zrobiliście wtedy, jak ona leżała w izolatce i czekała na to serce. Tak, jak leżała bidulka i czekała na to serce. Jest to serce, teraz Marta jest zdrowa, ma męża. Też przeszczepka, możemy powiedzieć, bo to jest takie pieszczotliwe. Tak się mówi, przeszczepek, dokładnie tak się mówi, to jest takie pieszczotliwy zwrot. Bardzo się cieszymy, że Marta jest z nami. To jest historia, która pokazuje, że warto walczyć o życie i warto walczyć o każdą osobę. I dlatego Radio Katowice, zespół FIL, wspieramy wspólnie bieg po nowe życie. Widzimy się w niedzielę w Wiśle. Tak, do zobaczenia, po prostu do zobaczenia. Bądźcie zdrowi, nie miejcie takich problemów, o czym teraz rozmawialiśmy. Bądźcie zdrowi.